Pedro Regis, orędzie Matki Bożej. Kochane dzieci, naśladujcie Józefa, młodzieńca, o wielkim sercu i głębokiej duchowości. Józef żył po to, aby służyć i jego czyny były wielkie w oczach Bożych. Pan wybrał go i połączył nas w miłości duchowej, przygotowując nas do szlachetnej misji, którą otrzymaliśmy. Mąż sprawiedliwy, który strzegł Bożych skarbów w swoim sercu i rozdawał je w maleńkich gestach na rzecz biednych. Człowiek milczenia i modlitwy wypełnił swoją misję z wielką wiarą, a przykład jego życia przyciągał oddalonych od Pana mężczyzn i kobiety do Boga zbawienia i pokoju. Jezus go podziwiał, a Józef kochał go miłością nadprzyrodzoną. Proszę was, żebyście słuchali głosu Jezusa. Jak Józef, strzeżcie Bożych skarbów w waszych sercach. Bądźcie pogodni i pokorni sercem, bowiem jedynie tak możecie osiągnąć niebo. Ja jestem waszą matką i was kocham. Słuchajcie mnie. Chcę widzieć was szczęśliwymi już tu na ziemi, a później razem ze mną w niebie. Naprzód, napełnijcie się miłością Pana, a będziecie bogaci w jego obecność. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.